Cześć, tu Ernest. Cześć, tu Holm. A to kolejny odcinek Pogromców Mitów. Pogromcy Mitów to seria, w której sprawdzamy, co tylko się da w świecie Fortnite. W tym odcinku znowu sobie sprawdzimy piłki plażowe, a do tego w końcu poruszymy temat ogromnej kaczuchy na mapie. Nie mogło też zabraknąć kilku mitów z rekwizytomatem. Ale zanim do tego przejdziemy, to pod ostatnim naszym odcinkiem dalej trwa super konkurs na pakiet skinów cienia. Naprawdę warto wziąć udział. Do tego pod tym odcinkiem odbędzie się jeszcze jeden konkurs. Każdy z was ma szansę wystąpić w naszym odcinku. Jeśli chciałbyś się pojawić w naszym odcinku, to wystarczy, że w tym momencie zostawisz łapkę w górę, komentarz z twoim nickiem Fortnite i subskrypcję na obu naszych kanałach. Nie zapomnij też wpisać mojego kodu w sklepie. To jest konkurs tylko dla moich wspierających. Dobra, to tyle ze wstępu. Dzisiaj zaczniemy od następującego mitu. Co się stanie, gdy strzelimy z RPGa w Kevina? Jeden z naszych widzów nalegał, abyśmy to sprawdzili, a więc dlaczego by nie? Enet! No, dzień dobry. Jeden widz strasznie nalega, abyśmy sprawdzili, co się stanie, jak strzelimy w Kevina RPGiem. No to sprawdźmy to. Ja myślę, że po prostu wybuchnie. No, standardowo pewnie uderzy i będzie wybuch. No, to trzy, cztery. O kurde! O nie! O nie! O nie! Dobra, no za przeżył, spokojnie. Przeżył, dobra, no jest, przeżył, jest dobrze. Ale ty odbiło się. Tak. Wow. Okej, okay, tego się... Nie wiem, czy ktokolwiek się tego spodziewał, szczerze mówiąc. Będzie. Spokojnie, spokojnie, tutaj pod kontrolą wszystko. Tu już wiemy, czemu chcieli, żebyśmy sprawdzili. Czekaj. O kurde, a tutaj może w szparę, o właśnie. Kurde. Jak się odbijają rakietki. O kurde. Czy mogę? O, jest, przelakowałem. O, kurde. Nie wiem, no warto spróbować. Jak myślisz? Szczepiekami. Odbijają się. Tak. O kurde. No tak, tak samo jak na kisielku na Loot Lake. Dobra, super. Nadeszło już pora poruszyć temat piłek plażowych. Jak my je uwielbiamy. Nie wiem w sumie dlaczego. Sprawdzimy, co się stanie, gdy drop spadnie na piłkę plażową. Zobaczymy, czy drop najzwyczajniej wląduje na piłce plażowej, czy przeniknie. W poprzednim odcinku przekonaliśmy się, że drony nie przenikają przez piłkę. A jak to będzie z dropami? Tak przy okazji to zobaczcie, co się wydarzyło podczas przygotowań do tego mitu. Bila na narożnik. Bila narożna. O nie. Trzeba ją zjąć, bo i tak. Rozrzuty będą lecieć. Weź tego gryla, rozwal. Gryla z gryla. A same przygotowania polegały na tym, że ustawiliśmy zrzut zaopatrzenia na platformę, a pod tą platformę piłkę plażową. No, odpalaj. Jak obstawiasz? Ja myślę, że przeniknie i tyle. Ja mam nadzieję, że wyląduje. Wyląduje? Będzie trzeba po prostu Billa odbić dalej. Ciekawe, ciekawe. No to... Uwaga. Trzy... Cztery. Leci. Trafi? Tak, trafi. O nie! Jak przeknik... O nie! Jak przez masełko. Dlaczego? Blim, co zrobiło i tyle. A czekaj, czy możemy... Ale zobacz. No i znowu narożnie zrobiłeś. Teraz już nie dostanie. Bila narożnie ponownie. O kurde. Ty jak zakręciłeś, zobacz, jak to idzie zakręcić. Ale opiekacz. Jakby można było więcej dropów w jedno miejsce. O kurde, co by tu się działo? Daj spokój. No. O! O! Jak się ucieszyła w końcu. Uciekaj, uratowana. Kuro. Nie! Przenikło! Zobacz, no! Przenika! O! Kula z narożnie się kręci! Zobacz! Okej, okay, sprawdźmy kilka mitów na czymś innym. To też jest gumowe i bardzo duże. Mamy tu na myśli oczywiście wielką kaczuchę. Zobaczymy, co się stanie, gdy użyjemy granatu uderzeniowego na kaczuszce. Jak wiecie, granat uderzeniowy w połączeniu z graczem to niszczycielskie kombo. Jak zareaguje na to kaczka? Ernest, jakim cudem ona tu wlazła? Nie mam pojęcia, ale... Masz może granaty uderzeniowe? No jasne, jasne. Ja mam pomysł. Jestem przygotowany. Rzucić. Próbujemy? Myślisz, że to zadziała?
wiesz co? Że ją zrzucimy? Dosłownie milion zdrowia, więc może być ciężko, ale czemu by nie spróbować? No to stania obok mnie. O, to taki podwójny atak. Tak. Dobra. Uwaga, jak myślisz, co się stanie? Ja myślę, że... Trudno mi jest coś zdecydować. Ja myślę, że... Ej, nie no ruszę, szczerze mówiąc. Potężna. No, ona jest potężna. Potężna jest, no to... Dawaj, próbujemy. Lecimy. I o, mnie nic. Nic się nie stało? Ale zobacz, zobacz, nie. Znaczy, no, kaczucha dalej stoi, ale zadaliśmy jej aż 100 tysięcy punktów ten obrażeń. O, 100 tysięcy. Czekaj, czekaj. No tak, 100 koła. I teraz 50, czyli na osobę... Tak, czyli na osobę 50 tysięcy. No o, to nie tak źle, ale dla kaczuchy to nic. Jakby ustawić i strzelić. To można 16 osób tak teoretycznie. No właśnie. Ajajaj. Okej, więc kaczuchy tak nie zepchniemy. Ale tutaj płaskotamy. Płaskoczemy? Czekaj, a ty mi zwykle? Nie, to nie. O, to nic, a nic. Nawet nie ruszyłeś jej. Siebie Boże, nawet nie ruszyłeś. Granat uderzeniowy nic nie zrobił kaczuszce. A czy taran da radę zniszczyć tą kaczuszkę? Do tego mitu przyprowadziliśmy jednego z naszych widzów. Pamiętajcie, że wy też macie szansę wystąpić tak na odcinku. Okej, okay, kekerku. Zaprezentuj nam proszę, jak kład, jak taran przez... O, kurde, jak... No, kekerku, to teraz twoja kolej. Proszę zaprezentować. O, właśnie tak wszystko niszczy taran. I teraz zobaczymy, czy tak samo zniszczy... O, zobaczcie, kaczuszka się ruszyła, przed sekundą się ruszyła. Ona w poprzednim micie, kaczka była tutaj. A teraz jest tutaj, no dobra. No cóż. Z moją stronę ją przepchaliśmy. Zapraszam was. To teraz problem będzie, bo jest w wodzie. Trzeba zbudować most i ją zakleszczyć z dwóch stron. To jest tutaj dobry plan. O. Tutaj zbuduję. Mhm. Holm uderzy z jednej strony, a kekerku z drugiej. No ja już jadę na drugą. Ale zanim to zrobimy, zrobicie to, to jak obstawiacie, co się wydarzy? Nic. O, kekerku mówi, że nic, a Holm? Też mam nadzieję, nic. Że chociaż trochę HP. Proszę za mnie nie mówić. No przepraszam. Że trochę HP straci, mam nadzieję. No to... Zaraz! Kurna, przecież teraz przyjdą i będą pukać. No to na mój znak, chłopaki. Ustawcie się. No. No. No dobra, 3, 4. O cholera. O, poleciał kekerku. O, zatrzymała mnie. Straciła coś HP? 600? 600? No. 600 HP. Uderz teraz ty, no bo... Ja z rozpędu uderzyłem, bo trochę straciła. A ode mnie? 100. Nie, więcej chyba. Czekaj. No nie wiem, bo uderzyłeś. Co tu się stało? Czekaj, jeszcze raz. O. O, podwójny balast. O, kurde! Co jest? Tylko jakieś zaklęcie kaczucha rzuciła. No to ta Beach Bomber trochę chyba... Opętało. A teraz... Nie wiem. Też straciło, zobacz. Ale no, malutko, ale malutko, malutko. Kekerku, zrób kaczuszkę. Sorry? Kaczuszka kolna. Z powrotem idziemy do trybu kreatywnego. Teraz sprawdzimy, czy można używać launchpada, będąc przedmiotem. Dobra, Han, no to mity już znamy. I do tego testu ja zamienię się w flaminga. To ja się zamienię w... dinozaura. O kurde! No jak chcesz, Hon, jak... O kurde, jak ogromny jesteś. No dobra. Jaki klocu. No to pierwszy jest launchpad. Jak obstawiasz? Dobra. Mam nadzieję, że nas wybije. Ja myślę, że... No też tak uważam, że nas wybije. Chodź, jak to... launchpada zupełnie. To nary skaczemy obaj, dobra? Dobra, okej. Okay. 3, 4. Co jest? Znaczy ja rozumiem, że mnie nie wybiło, ale flaminga? Widzisz to... No, taki potężny jesteś, ale... Nie szkoda. Dość... Jakby niby wyskakuje, ale tak naprawdę nie wyskakuje. Jestem taki zlegowany. What the fuck? No smutne, że nas nie wybija.
No dobra, ale czy możemy tak używać bounce pada będąc przedmiotem? O kurde! Jak obstawiasz? Ja myślę, że tutaj na jakiś lunchpad nie działa, to powiedziałeś, pewnie to już nie działa. Tak, po lunchpadzie nie wiem, ale no jest taka nadzieja jeszcze, że jednak to zrobię. Jest nadzieja, no zobaczmy. O nie! Jaki planik! Koczył! Kurczę, ja tu nawet... Czekaj, coś tu jest nie tak. Bo Dino nawet... Dino nic nie robi. Bo mi tak trzęsie ekranem. To tak kwak! O! Takie to jest dziwne. No normalnie to działa, odbijacz. O, a teraz już w ogóle nie działa. No cóż. Czuję się zawiedziony. Na koniec tego odcinka zobaczymy, czy można używać ulepszeń, będąc przedmiotem. Mamy tu na myśli papryczki, banany, skokoskałę i tak dalej. Obrażona dzidzia, ale skoro już jesteś małą obrażoną dzidzią, to sprawdźmy, czy jako przemienione miśki możemy użyć sobie tych oto przedmiotów. Ale mam chrapkę na tą papryczkę. Kurde, ale jestem kluczem obok siebie. Dobra, wiemy, że jest jakby przycisk zużyj, ale myślisz, że uda się, czy nas kurs odmieni? Myślę, że zapełni ten pasek, wiesz, zapełni się, ale nic nie stanie. Ja myślę, że zjemy w taki sposób, że nas po prostu odmieni w normalną postać. Okej, ciekawe. No to... Dobra. Smacznego. Haps! Tyk. O nie! O ty... Ha, zjadłem! O, jeszcze miała! O, jak zamylasz! To będę skokoskałę. Zarąpałem ci papryczkę. Zobaczcie, kniekieć mały skacze. Ciała. Jak wściekły biegam. Jak wściekły. Czekaj, ja też chcę zobaczyć. Na tym, na papryczce. O, jest! Działa! Mały knykiel. Że ona. Działa wszystko. Tak. No to RZ zostało nam chyba jedno. Klocy poleciał do góry. Ja nie p***ł, to by mój wybrał p***ć, ja nie wybrałem.